Schellago testowane przez Stiga. Test Mercedesa A500 SE. Dresiarskie BMW na ulicach miasta. Karl Johnson za kierownicą samochodu za rozsądną cenę i niespodzianka. Na początek Ferrari Enzo i ruszamy. Stig wchodzi w pierwszy zakręt. Przeszedł go bardzo gładko. Drugi zakręt. Zmiana kamery i Stiga wypluwa na zewnętrzną toru. Małe problemy na kolejnym zakręcie. Ale Stig poradził sobie z nadsterownym Enzo i pojechał dalej. Wchodzimy w przedostatni zakręt. Obrót. Gaz do dechy i Stig rusza dalej. Meta. Stig ogląda po przejeździe Enzo. Niestety Stigowi nie spodobał się Enzo i woli jeździć samochodem za rozsądną cenę. I kolejny samochód na torze, tym razem jest to Lamborghini Murcielago. Steve wchodzi w pierwszy zakręt, tnie na drugim. Podsterowność, nadsterowność i obrót. Stig nie ma chyba dzisiaj za dobrego dnia, ponieważ co wjeżdża na tor, to się obraca. Kolejne cięcie. Stiga wypluwa na zewnętrzną toru. Gambun! Bok, bardzo ładnie. I kumety, i meta. Stig znowu ogląda samochód po przejeździe. Cały czas boi się, że zarysował gdzieś Lamborghini. Samochód oczywiście jest pożyczony, bo to Wir nie ma funduszy na zakupienie własnego. A teraz przenosimy się troszkę do historii i Mercedes 500 SE. I to byłoby na tyle. A teraz Carl Johnson w samochodzie za rozsądną cenę. Pierwszy zakręt, drugi zakręt, przeszedł go lepiej niż Stig. Pierwszy nawrót. Avensis to samochód z przednim napędem, dlatego wypluwa go na zakrętach. Nie wiemy, czy Carl Johnson nie uczestniczył w jakichś zawodach, ponieważ bardzo dobrze zna się na sportowej jeździe. Podetnięcie samochodu na ręcznym. I meta! Stig wyjeżdża z parkingu i już pierwsza akcja. Jakiś kierowca wyjechał mu, a Stig, znany ze swojego nerwowego stylu jazdy, zaczyna na niego trąbić. Szybka jazda przez miasteczko. Stig, jadąc, spotkał na swojej drodze Jaguara XO 220, z którym postanowił się pościgać. Jak zwykle, Stig sprawdza swój samochód, którym jechał. A na koniec niespodzianka. Zobaczymy, czy Stig to przeżyje. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję. Stig rozpędza się. Jest coraz bliżej. I skok! Potężny dzwon, oprzydrożne drzewo i mur. Kamera obkrąża wokoło samochód. Stig zdenerwowany wysiada, ale wydaje się, że jest z nim wszystko w porządku. Film powstał przy współpracy Michała Rokity, Rally Racing Video i Krzysztofa Żukowskiego, Rally Photo Video.
Dziękujemy i pozdrawiamy Top Gear.